Dzień dobry, kochani. Vlogmas dzień 13. Jest bardzo wcześnie, ale powiem wam, że ja już od rana jadę. Jadę z tym życiem, jadę z tym dniem. Możecie słyszeć w tle, już pralkę włączyłam. Jeszcze jestem przed kawą, ale stwierdziłam, że muszę włączyć kamerę, żeby się z wami przywitać. Fajnie nakręcić się do tego vloga, bo powiem wam szczerze, zupełnie, ale to zupełnie nie mam planów, co dzisiaj będzie się działo. Na pewno będę chciała otworzyć jedną przesyłkę. Zresztą po tytule zobaczycie, co to takiego jest, a mowa tutaj jest o czajniku. W końcu zdecydowałam się, że nie ma co, wiecie co, nie ma co się ograniczać i jeżeli mam się z czymś męczyć, to po co? Lepiej sobie ułatwić życie, prawda? Więc jestem ciekawa, czy akurat ten wybór, na który postawiłam, czy wam też przypadnie do gustu. A poza tym, mówię, nie wiem, co jeszcze dzisiaj będę działała. Na pewno jedną rzecz chcę też zrobić, a mianowicie czas, żeby pofarbować włosy. Tak, moi drodzy, wy może tego nie widzicie, ale ja widzę już, że niestety, ale moje odrosty pokazują siwiznę, której ja nie znoszę na swoich włosach, a jak wiemy i możecie się też domyślać, na czarnych włosach bardzo, ale to bardzo ją widać. Dobrze, kochani, tyle tytułem wstępu. Zapraszam was oczywiście do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my widzimy się w dalszej części tego vloga. Mam śniadanie gotowe, powiem wam, że ostatnio tak się wkręciłam w jajka na miękko. Zaraz sobie dołożę troszkę majonezu, tu jest ten mój chlebek bez mąki, odrobinka masła i plasterek żółtego sera. Tutaj herbatka malinowa tej marki Ramsay, jakoś tak. Później tam troszeczkę miodu, żeby ona ostygła, bo przed chwileczką dosłownie zalałam. Jak wiemy, do wrzątku najlepiej nie dodawać miodu, żeby nie zabijać tych wszystkich cennych składników. No, więc moi kochani, ja zajadam. Jeżeli wy coś jecie, życzę wam smacznego, a my widzimy się w dalszej części mojego cudownego jakże vlogmasa. Mam nadzieję. A tu kolejne moje zakupy cudownego Hydrolite'u. Powiem wam, że staram się co jakiś czas robić sobie zapasy. Już mi się kończy jedno opakowanie, ostatnie, które mam, więc stwierdziłam, że nie ma co. Zamawiam i od razu, jak zamawiam, to biorę 2, 3 albo nawet czasem 4 opakowania. Trochę podrożały te tabletki i w sumie chyba za jedno zapłaciłam, żebym was nie okłamała, chyba 50 parę złotych, ale nie wiem. Zawsze kupuję przez Allegro i tutaj znów wam przypominam, logujcie się na Tipli, na dole u mnie w opisie macie link, zalogujcie się tam i przez Tipli róbcie sobie, wchodzicie przez Allegro, znaczy przez Tipli na Allegro i wtedy róbcie sobie zakupy, bo teraz no przed świętami na pewno będziecie mnóstwo zakupów robić, więc zbierajcie sobie te pieniądze, bo później za tą fajną, dobrą kwotę możecie sobie kupić, nie wiem, porządny szal albo jakąś markową premium czapkę czy rękawiczki nawet, bo no tak, no, przy takich kwotach naprawdę może się uzbierać ładna sumka. Ktoś ostatnio pytał mnie, jakiej farby używam do farbowania włosów i powiem wam, że zazwyczaj jest to Casting L'Oreal, ale wybieram różne odcienie. Tym razem sobie zrobię Lucrecję numer 100. Powiem wam, że są te farby genialne, naprawdę pokrywają się we włosy. Może wiecie, to też nie jest tak, że jak już mamy siwe włosy w pewnym wieku, to one będą, znaczy jakakolwiek farba, jakiejkolwiek farby byśmy nie użyli, to ona będzie tak w 100%, nie wiem, przez 2-3 tygodnie ciągle w tym jednym i tym samym odcieniu. Farba jest genialna i
przynajmniej przez tydzień. Ja to zazwyczaj robię tak, jak mam takie ważne wydarzenia, to wtedy właśnie sięgam i robię sobie odrosty. Nie robię po całości, bo mi szkoda włosów, żeby one się nie niszczyły, tylko robię odrosty. A tak naprawdę po całości to ja robię, nie wiem, tak na 2-3 miesiące, co 2, co 3 miesiące, albo czasem nawet co pół roku, w zależności jak tam czuję potrzebę. Tak czy inaczej, ja jak farbuję, to tak jak powiedziałam, tylko odrosty i staram się dodawać bardzo dużo olejków do środka i ta odżywka, która jest dołączona, to jest taki tip od fryzjerki, żeby ją też dodawać do środka, bo wtedy ta farba, ona też jest taka bardziej łagodniejsza, ale powiem Wam, że zawsze dostaję komplementy, zawsze pytacie mnie, co ja robię, że mam tak błyszczące włosy i pomimo farbowania w domu, to one nie wyglądają na zniszczone, wręcz przeciwnie, wyglądają jak właśnie od fryzjera. Więc to jest mój patent, to jest moja, że tak powiem, taka rada dla Was, ale nie tylko moja, bo tak jak powiedziałam, też od jednej fryzjerki, która mi ten patent sprzedała. A, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, bardzo fajnie firma wymyśliła, że tutaj mamy taki, wiecie, jak otwieramy, mamy taki malutki kartonik, który możemy sobie odciąć i jak nie pamiętamy numeru farby, to to wkładamy sobie do portfela, wiecie, to o to mi chodzi, do portfela, czy tam do torebki, dużo miejsca to nie zajmuje, a zawsze mamy numerację przy sobie, więc super, to naprawdę podziwiam firmę za to, że coś takiego wymyślili. Także nie musimy, wiecie, gdzieś tam brać o na przykład całego tego pudełka, tylko mamy taki fragmencik i to serio, dużo miejsca przecież nie zajmuje. Moi drodzy, już czas pożegnać te wszystkie piękne, jesienne, halloweenowe ozdoby, no i czas przywitać świąteczne, więc póki co na razie sobie wszystko zgromadziłam tutaj, będę to niebawem pakowała. To jeszcze tylko muszę te cukierasy przesypać, ale tak jak mówię, na razie je wyjmę, a jak przyniosę te świąteczne jakieś pudełeczka, to wtedy to wszystko przeniosę do odpowiedniego świątecznego słoika na cukierki. A jakże. Jest, kochani, ciemno. Ale ja postanowiłam, bo przecież zapomniałam powiesić ten cudowny, tę cudowną bombkę u mnie na choince. I tak się zastanawiam, gdzie ja mam to tutaj powiesić. Może gdzieś tutaj z boku, przepraszam, tak Wam źle pokazuję, ale może tu? No dobra, niech będzie. Super, dobrze. Ojej! Powiem Wam tak, u mnie jest dużo sprzątania i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mam miejsce. To jest jedyne miejsce, gdzie mam miejsce. No ale dobra, o to właśnie chodziło. Gdzie mogę Wam pokazać moje zakupy z osiedlowego sklepiku, bo nie zamierzam dzisiaj nigdzie wychodzić, mam trochę pracy, więc szybko jak wyskoczyłam, to kupiłam tak pietruszkę, natkę. Miałem wszystko w folii, wybaczcie, no trudno. Nie jestem eko. Por, bardzo ładny. Suno, czy ja to tu zmieszczę? Wzięłam marchewki. Ładne były. Więc musiały być, ale może tylko tak Wam pokażę. I wzięłam jeszcze wzięłam pietruszkę. Wiecie co? Zrobiłam to. Naprawdę zrobiłam to. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. A mianowicie, zobaczcie, kupiłam nowy czajnik. Nie mogę już na tamten patrzeć. Wkurza mnie, bo naprawdę to, jak on działa, to jest jakaś porażka. Mam nadzieję, że z tym tego nie będzie. Dobra, poczekajcie, zaraz tutaj sobie otworzę. No jest piękny. No dalej, folia. Zobaczcie, no jest śliczny. Naprawdę, bardzo mi się podoba. I najważniejsze, no, tak się będzie lał, więc jakbyście chcieli wiedzieć, co to za firma, proszę bardzo. Szukałam z takimi złotymi tutaj elementami, ale wiecie, że u mnie też jest bardzo dużo srebra, więc ten czajniczek będzie pięknie wyglądał. Coś mi ten fokus znów, nie wiem, gubię go. 2,3 litra, on jest zarówno na indukcję, jak i na gaz, więc świetnie. Teraz nie pozostaje nic innego, jak go sobie pewnie za dwa razy, tak wiecie, zagrzać w nim wodę. Postaram się oczywiście Wam go gdzieś podlinkować,
Ale jeśli mieliście z tej marki, no to dajcie mi znak. On nie był drogi, bo on chyba kosztował 70 zł. Taki sobie kiedyś wybrałam za 80 czy 90 zł. Stwierdziłam, że no, to już jest przesada, więc zdecydowałam się na ten. Jest piękny, jest biały. Tamten, który mam, jest kremowy. Tu mam nadzieję, że... Myślałam, że to jest uszkodzone. Tak, troszeczkę tam jest coś... Nie wiem, co tam się wydarzyło. No ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie ogólnie czajniczek wygląda tak. Jest przepiękny. Kochani, o matko, przepraszam. Już zapalam światło. Zapomniałam jeszcze kalendarz adwentowy. Tak się wciągnęłam, wiecie, w te inne rzeczy. Prace moje. Jest trzynastka. Jest. Zobaczcie, już coraz mniej tych okienek jest. To mówią, coraz bliżej święta. Dobra, zamykamy. I teraz tak, teraz Wam pokażę, co w środeczku mamy. O, wow! Zobaczcie, jaka pięknota. No to też zaraz pójdzie do mojej zimowej wioski. Ale dobra, liścik, mamy liścik. Złoto, srebro, niech się mieni. Ho, ho, ho. No przecież. I ja już widzę, co tam dalej jest. Tak zrobię najlepiej. Herbatka. Tym razem takie nuty. Do tego mamy Toffee Crunch, Terry's. I spójrzcie, co to jest. To jest jakaś magia. To jest Heam. Marka Heam, a to jest glitter chyba. Czekajcie. Ja pierdziu, no. Ja nie mogę zobaczyć. Czy wy to widzicie? Ja to muszę nawet... Coś pięknego. Serio. Dobra, ale w pierwszej kolejności ta ślicznotka idzie ze mną. Dobrze, postawmy ją gdzieś tu. Może przy aniołku. No, stój. Na tym futerku może być problem. O, albo tu. Tutaj Wam pokazuję, przepraszam. Pięknie się mieni. Czekajcie, czy on będzie stał. No dalej. Super. Tak, niech on sobie tutaj stoi. Pięknie. No po prostu muszę powiedzieć, że ten święty Mikołaj przepięknie się w tym roku sprawdził, no tyle rzeczy cudownych. Tu jeszcze Wam pokażę, czy się cały czas to martini z wisienką jest. Jest na mojej choineczce. Dobrze, kochani, to biorę się dalej za montaż i jeszcze przyjdę do Was z pożegnaniem. Zmontowałam praktycznie już całego vloga, a jeszcze się z Wami nie pożegnałam. To wyciągam kamerę i szybciutko Wam dziękuję za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Cieszę się, że te vlogi też jakoś sprawiają Wam przyjemność. Ja staram się naprawdę, żeby w tych vlogach była normalność. Nie chciałam, żeby ten vlogmas, mój pierwszy vlogmas, który będę nagrywała, żeby to był taki, wiecie, vlogmas stricte zakupowy, zlatanie po sklepach, po gdzieś tam centrach handlowych. Nie, ja chciałam pokazać tą normalność, zwyczajność. To, co robię na co dzień. To, w jaki sposób się przygotowuję do świąt. To, w jaki sposób gdzieś tam planuję sobie różne potrawy. Niebawem też będę robiła zakwas na barszcz czerwony, więc kochani, naprawdę staram się być normalna. Czyli taka, jak zawsze Wam pokazuję w tych moich vlogach, daily vlogach, więc ten vlogmas też nie miał się różnić niczym, no poza tym, że będzie troszkę świątecznie, będzie ładniej. Dobrze, więc już nie przedłużam. Dziękuję Wam jeszcze raz, a my widzimy się jutro.